Drogie dzieci, nadeszła pora, gdy sympatyczne jeże szykują swoje piesze wędrówki. Niestety, bardzo często trasy, którymi sobie beztrosko drepczą, krzyżują się z ruchliwymi autostradami, pełnymi rozpędzonych, niebezpiecznych maszyn. Kierowcy rozjeżdżają te sympatyczne stworzonka na krwawą miazgę. A przecież tak być nie musi. Wystarczyłaby odrobina dobrej woli i... Co to było? Walnęliśmy w jakiegoś psa? Chyba jeżozwierza. Jakiego jeżozwierza? Takiego dużego jeża. Grucha, czy ty naprawdę jesteś taki tępy? W tym kraju nie ma takich zwierząt. Jest żubr, bóbr, kurwa, łoś, lis, wilk, kuna, koń. Wydra, ryjówka, zając. To są zwierzęta, które żyją w Polsce. Wszystko jedno, co to było, skoro już tego nie ma. No i tu się mylisz, grucha. Wiesz, co to jest reinkarnacja? Słyszałeś w swoim życiu taki długi wyraz? W prostych słowach. Chodzi o to, że po śmierci człowiek odradza się pod inną postacią. Na przykład jako zwierzę. Może właśnie rozjechałeś kogoś ze swojej rodziny, wujka albo stryjka. Gówno prawda. Mój stryjek żyje, pracuje w telewizji. A walizka? O czym ty myślisz, grucha? Śmieszy cię. Reinkarnacja. Twoja broszka. Ale to stara i mądra religia, nie dla takich matołów jak ty. To, kim będziesz w kolejnym życiu, zależy od tego, jakie życie prowadziłeś do tej pory. Jedni po śmierci przyjmują postać tygrysa, sokoła albo lamparta. A inni? Jeżeli o ciebie chodzi, to nie wróżę ci żadnych rewelacji. Kaczka to maks, co może z ciebie być. Dlaczego wyjadasz mi frytki? Nie możesz sobie kupić? Nie jestem głodny. Jak nie jesteś głodny, to zostaw te frytki. A jak jesteś, to se kup. Widzisz, co to żarcie robi ci z mózgu? Poza tą bułką i frytkami świat dla ciebie nie istnieje. To tylko kawałeczek pierdolonego ziemniaka, a ty zachowujesz się tak, jakbym krzywdził twoją matkę. Idę się odlać, grucha, bo nie chcę na to patrzeć. Sprawę mamy. A? Jaką? Dawaj walizkę. Nie mam kluczyka. Twój pech. Panowie, chwileczkę, no chyba nie obetniecie mi ręki z powodu jakiejś pierdolonej walizki. Jak ja bym wtedy wyglądał? Co najmniej niesymetrycznie. Nie chcę być kaleką do końca życia. Przecież ja mam rodzinę, plany na wakacje, jestem biznesmenem. Potrzebuję tej ręki do pracy na laptopie, do drapania się w tyłek. Na pewno mam gdzieś ten kluczyk, o który się tutaj rozchodzi. To go poszukaj, Ramusi, ale już. Dobra. Przepraszam. Możesz ty w mordę kopanej. Co ty mi kurwa zrobił? Bandyto! Przestań się mazać. Chłopaki nie płaczą. A miało być tak pięknie. Tu automatyczna sekretarka Kuby Brennera. Po sygnale zostaw wiadomość. Kuba, wiem, że nie macie w tej chwili w domu, że poszedłeś na egzamin. O cholera. Dlatego wybrałam taką porę, bo muszę ci powiedzieć coś ważnego. Może powinnam to zrobić w cztery oczy, ale bałam się, jakbyś to odebrał. Chciałam ci powiedzieć, że odchodzę od ciebie. Dzięki Bogu. Wiem, że to dla ciebie cios, no ale takie jest życie. Nie obwiniaj się. Po prostu taka już jestem. Trochę zwariowana, ekscentryczna, nieprzewidywalna. Nie chcę, żebyś cierpiał, no ale nie myślałeś chyba, że będę z tobą na zawsze. W życiu. Poznałam kogoś. Ma na imię Jarek. Mam wrażenie, że jest moją drugą połówką. Kurwa mać! Nie chcę cię ranić, Kuba. Musisz być silny. Na pewno spotkasz w życiu jeszcze wiele kobiet, które zajmą moje miejsce. Nie wspomniałaś jeszcze o moim ojcu! Twój ojciec był wielkim dyrygentem, a ty? Nie potrafisz zadbać o swoje sprawy. Jak mówi Jarek, w życiu musisz być rekinem, jeśli nie chcesz, żeby dopadły cię inne rekiny. I Jarek jest rekinem i obrotny też jest. Ale po co ja ci o tym mówię? Kuba, musisz być silny. Nie zrób czegoś głupiego. Kochałam cię. Gdzie jest, kurwa, moje 300 baniek, słyszysz? Gdzie jest, Są w życiu ważniejsze rzeczy niż twoje 300 baniek. Na przykład 600 baniek.
Pożegnałaś się z tą nędzą artystyczną? Nie rozumiem, dlaczego nie mogłam zadzwonić z twojego telefonu. Nie będziesz dzwoniła do byłych fagasów z mojej komóry, baby. Pakuj się. Błagam cię, nie rób tego. Cześć. Siemaszko, co się dzieje? A jak myślisz? Mówiłem ci, żebyś sprzedał tego Grata. Aż tylko muszę go mieć przed piątą. Dzięki ci. Wiesz, która godzina? O, jest nasza gwiazda. Pan Brenner widocznie sam sobie wybiera godzinę jedną minutę. Przepraszam, panie dziekanie, ale naprawdę nie mogłem wcześniej. Musiałem niewidomego przeprowadzić przez jezdnię. Taki wypadek losowy, ale mogę w każdej chwili przystąpić do egzaminu. To świetnie, ale egzamin właśnie się skończył. Mówię pan, wypadek losowy. Zapraszam na jesieni w sesji poprawkowej. Ależ panie dziekanie, możemy przecież wrócić i przesłuchać Kubę. Egzamin już się skończył. Ależ on Kuba na pewno to... Droga koleżanko, taka pobłażliwość wobec studentów jest niedopuszczalna. Gotowi pomyśleć, że my tu jesteśmy dla nich. Rudolf, zrób coś. Mogę przepisać panu coś nowego, ale nie sądzę, żeby to pomogło. To po co mam brać coś, co mi nie pomoże? Racja, tak naprawdę nie ma skutecznej metody na trądzik. Ma pan dziewczynę? Jak każdy. A ja na przykład nie mam. Nie, miałem na myśli, że nie na stałe. Tylko wiele znam dobrze. Inne gorzej, jeszcze inne w ogóle z widzenia. Uprawia pan seks z kobietami? No, albo z mężczyznami, wszystko jedno. To może panu jest wszystko jedno. Przepraszam. Halo, Magda? Cześć, tu mówi Oskar. Nie wiesz, jaki Oskar? A pamiętasz, jak byłeś miesiąc temu w klubie, 13? No i tam się podrywał taki przystojny blondyn w czarnym golfie. Tak, zapytał, czy może się dosiąść. No, miał dołeczki, jak się uśmiechał. I on był z kolegą. No właśnie, ja wtedy siedziałem dwa stoliki dalej. I oni mi powiedzieli, że ty jesteś bezpośrednia i chętna, bo myślałem, że może... Halo? Halo? Co to ma być? To stek, proszę pana. Przecież widzę, że to jest stek. Miał być frytkami, nie? Pan się chyba pomylił. Że co zrobiłem? Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Zabieraj to. Jakbym chciał bez frytek, to bym chyba powiedział, poproszę bez frytek, nie? Jaki ty jesteś twardy. Jestem człowiekiem z miasta. Ale ty masz silną psychikę. Zajebiście silną. Zawsze patrzę w oczy, kiedy z kimś rozmawiam. Nigdy nie wykonuję niepotrzebnych ruchów. Wystarczy mi pierwszych 10 słów, 5 pierwszych gestów jakiegokolwiek koleżki i już wiem, że w jego psychice czai się strach. On jeszcze nie zdaje sobie sprawy, że wkrótce będzie miał pełne portki. A wiesz dlaczego? Dlatego, że jego słaba psychika już wysłała mu maila do naciągającej kupy, że spotkanie jest w Sputniach. To niesamowite. Skoczę na chwilę do klopa. Jak to mam iść na dziwki? Po prostu. Chciałeś mojej rady, oto moja rada. Idź do burdelu. Zresztą ja myślę, że ja nie byłbym chyba w typie takiej prostytutki. Człowieku, to nie ty się masz podobać prostytutce, tylko ona tobie.
Na tym polega jej praca. Tak, ale ja nie mógłbym się pogodzić z myślą, że ona to robi tylko dla pieniędzy. Przecież chcesz wyleczyć trądzik? No, potraktuj to jak lekarstwo, jak pójście do apteki. Nie. Co nie? Nie pójdę. Myślę, że w ostatnim okresie reprezentacja narodowa robiła znaczący postęp. Ej, Krzysiu, nie przesadzam to tak bardzo. Wydaje mi się, że do naszych czasów było lepiej. Możliwe. 40-letnia Basia z dużym biustem? To nie dla mnie. Cicha mężatka full service. Niebrzydki Jacek kameralnie. To nie. Wydepilowana Krysia. Odkłada. O, mam coś dla ciebie. Szukam władcy, który uczyni ze mną co zechce. Oferty z krótkim opisem tresury. Ty zwariowałeś. Może ja lepiej zamiast na dziwki powinienem pójść do jakiegoś uzdrowiciela, nie wiem, Kaszpirowskiego. Nie radzę. Byłem u Harego z Tybetu. Chciałem, żeby naładował mnie energią. Facet dotknął mojego karku, pogładził mnie po udach i wziął za to 1,5 bańki. I co? Kark mnie napierdala, a na udach dostałem wysypki. Wiesz, boli mi głowa, jak chcę pomyśleć, że będę musiał oddać komuś tyle szmalu. Tym się różnimy. Kombinujesz na krótką metę. To, co dla ciebie jest sufitem, dla mnie jest podłogą. Ja już liczę walizki, które dostaniemy za ten przekręt. Tylko żebyś się, kurwa, nie przeliczył. Jesteśmy już w mieście i mamy pieniądze. Przyjechali. Szkoda, że ja na to nie wpadłem. Albo ja. Kolesie nieźle główkują. Muszą mieć dobry kanał przerzutowy, no i zaklepanego odbiorcę, ale trzymają gębę na kłódkę. Wiele bym dał, żeby przejąć ten biznes. Mógłbym z nimi pogadać po swojemu, a potem ich zakopać w lesie. Nie lekceważ ich silnoręki. Wyrolujemy ich po mojemu. Nie bardzo pana rozumiem, szefie. Właśnie dlatego ja jestem twoim szefem, a nie odwrotnie. Pamiętaj, że połowa szmalu jest moja. Spokojna głowa, Grucha. Wpłacamy im 20% wartości, a dostajemy piękne i nowiutkie furki. Jak je przerzucimy przez granicę, to do końca życia możesz pierdzieć w stołek. A kiedy dopłacamy resztę kasy? Resztę kasy nigdy. Za wschodnią granicą samochody rozpłyną się w powietrzu i my razem z nimi. Halo? Agencja Czarny Lotos? Ja i kolega chcieliśmy zamówić dwie dziewczyny. Jak to dwie? Chyba mnie nie zostawisz. Masz doświadczenie w tych sprawach. Najpierw mi opowiadasz, jak to rewelacja, zachęcasz, a teraz wykręcasz kota ogonem. Stary, ja po prostu nie mam kasy. Ale ja mam, czuję się zaproszony. Halo? Chciałem zamówić dziewczynę o urodzie klasycznej, nietuzinkowej. Powinna mieć szafirowe oczy, zmysłowe usta, wdzięczny sposób poruszania się, nienachalny uśmiech, piersi foremne. Jednym słowem, powinna być kwintesencją kobiecości. A dla kolegi? To wszystko jedno. Jak to wszystko jedno? Mhm. Byłaś u taty? Jak on się czuje? To dobrze. Powiedz, że w przyszłym tygodniu wysyłam pieniądze. Tak, muszę kończyć. Cześć, papa. Ma pani coś dla szefa? A, z gangsterskich nic, wszystko już obejrzał. Przepraszam. Muszę lecieć, zwijają mnie do firmy. O, a to? Śmierć Wenecji. Co to jest? To jakaś nowość. Sama nie widziałam, ale tematyka chyba podobna. Masz prezerwatywę? Mam. To pożycz. Ale mam jedną. Nie szkodzi, daj, ty możesz bez. Ale ja już mam na sobie. Chodzisz w prezerwatywie od rana? Kto ty jesteś? Laska. Ty, Oskar, jak ty zamawiałeś te panienki? To jest Laska, syn mojego wujka, on tu mieszka. Macie ciche dni?
Nie zapytasz, co u niego? To samo. Jeździ na desce i pali jointy. No cześć. Jestem Angelika, a to jest Samantha. A pan? A ja jestem pilotem z Orbisu. Siema. Poproszę o kartę członkowską. Tak. Proszę. W porządku. Proszę panów, panie zostają na godzinę. Stawka wynosi 100. Panie są 2, czyli razem 200. Dodatkowa 100 za każde udziwnienie. Napiwki dla pań są panów prywatną sprawą. Nie będzie żadnych udziwnień. My jesteśmy normalni. No? To może ja od razu zapłacę. Nie trzeba. Mamy zaufanie dla ekskluzywnych klientów. Dziękuję. Życzę przyjemnego wieczoru. Cześć, dziewczyny. Nie, no nie ma pośpiechu. Może sobie najpierw pogadamy. A niby kurde o czym? No nie wiem, o twojej pracy, albo... Robota jak każda. Generalnie, kiedy facet jest na mnie, to myślę o czymś innym, nie? Na przykład, kurde, o księżnej Dianie, o nowej pralce, o testach dookoła fortuny. A jak klient jest wyjątkowo brzydki, to zamykam oczy i wyobrażam sobie, że bzykam się z DiCaprio. Laska, idź do siebie, ja potrzebuję intymności. Poczęstujesz mnie papierosem? Papierosem? Tak, jasne. Co chcesz robić? Po studiach chciałbym się zająć grafiką reklamową. Pytałam, co chcesz teraz robić. A ty? Jesteś strasznie spięty. Luzuj trochę. Ciekawe, co by powiedzieli rodzice. Nie przejmuj się nimi. Są przekonani, że studiuję geografię. Nie. Ja mówiłem o moich rodzicach. Długo pracujesz jako w agencji? Od 3 dni. Dopiero zaczynam. I naprawdę masz na imię Samantha? Nie. Liliana. Wszyscy do mnie mówią Lili. Powinniśmy się lepiej poznać. Powiedz mi coś o sobie. Lubię włoską muzykę. I komiksy z Kapitanem Żbikiem. Słuchasz czasami muzyki klasycznej? Beethovena? O co ci, kurde, znowu chodzi? Zabierasz się do tego jak pies do jeża. Chcesz się bzykać czy nie? Znaczy się... tak... i nie. Kapitan Żbik to był równy gość. On w odcinku Zapalniczka z pozytywką rozpracowuje międzynarodową szajkę przemytników diamentów i... Z czego się śmiejesz? Prawdziwy z ciebie oryginał. Wiesz, do tej pory spotykałam samych nudnych biznesmenów, którzy opowiadali mi o swoich firmach i pieniądzach. Ty jesteś inny. Nie myśl, że mówię to wszystkim swoim klientom, ale ty naprawdę mi się podobasz. Masz pasję. Będzie twój pierwszy raz? Tak.
Minęła godzina, ale jeszcze nie zdążyłem nawet rozpiąć rozporka. To może pan zamówić następną? Nie, nie mam tyle pieniędzy. A ile by kosztowało? 5 minut. Bierzesz następną godzinę, albo kończymy przyjęcie. Proszę. Co to jest? Tak się umawialiśmy, 200 złotych. Stawki są w dolara. Przeliczymy na złotówki, jesteś mi krewiem jeszcze 630. Nie, nie, ja protestuję. To jest wprowadzenie klienta w błąd i ja nie zapłacę. To się zaraz okaże. Człowieku, nie bądź takim materialistą. Trzeba się wyluzować. Dobra, dogadajmy się. 200 złotych jako premia ten bezcenny argentyński kaktus. A na chuj mnie ten kaktus! Rozwalił pan komuś bryczkę. Nauczy się parkować w garażu. A ty, koleżko, a? Ciu, 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 ciu! Kurwa, to hamuj. A teraz wisisz mi 5 razy tyle. Kumasz? W kieszeni mam jeszcze 100 złotych. Ej, człowieku, puść go. Nie, nie, tylko mnie nie puszczaj. Czesiek, może weźmiemy trochę sztuki? Ten ludzik jest chyba ze złota. Nie, to jest bezcenny eksponat. Afrykański czarodziej, nawet go nie dotykajcie. Dziewczynka, opuszczamy lokal. Dlaczego ja cię posłuchałem, Kuba? Dlaczego? Boże. Wiecie co? Odzyskamy tę figurkę. Nie wiem jak i nie wiem czyją odzyskamy, ale odzyskamy tę figurkę. Assalamu alaikum, brother. Assalamu alaikum. To mi się podoba. O to chodzi. O co? Spójrz, jak oni się ruszają. Te kocie ruchy, te gesty rękami. A po co nasi chłopcy mieliby się tak gibać? Po co? Po to, żeby nie wyglądać jak żelbetonowy klos. Polski gangster nie ma luzu. Rusza się jak wóz z węglem. A przydałoby się trochę polotu i finezji. Smutnym jak pizda mieście. Nie jest tak, Czernuchu? Bolec. Wolałbym, żebyś nie mówił do mnie, Czernuchu. Nie przyreszcie chłopaków. Spoko. Niedługo wszyscy będą tak mówić. Wystarczy tylko podlansować odpowiednie wzorce. Hey man, check this out, you motherfucker! Spróbuj, po prostu. Nie, lepiej nie. Co nie? Spróbuj. Czujesz? Czuję. Widzisz, jakie to proste? Halo. Hey. Jak ci jest? Nic nie słyszę. Hej, chłopca! Dobra. Wystarczy, Czarnuchu. Halo. Czarnuchu? Bolec pogięło cię, silne ręki, mówi. A? Będziesz miał gości. Przyjadą założyć mi kablówkę?
Pyta, czy przyjadą mu założyć kablówkę. Daj mi tego głąba. Jutro o 8:00 przyjedzie do ciebie dwóch facetów z wybrzeża. Przywiozą dla mnie szmal. Jaki szmal? Nieważne. To gangsterzy? Biznesmeni. Czy to jasne? Tato, a dlaczego do mnie, a nie do ciebie, albo do Silnorękiego? Bo tak postanowiłem, synu. Umówiłem się z nimi w twoim klubie, ale mogę się trochę spóźnić. Dlatego pod moją nieobecność masz się zająć tym, żeby było miło. Masz zrobić dobry grunt pod interesy. Ale ja jutro nie mogę. Dlaczego? Bo w piątki mam siłownię. Masz też klub i agencję towarzysko, które ci kupiłem i dlatego spotkasz się z nimi, zorganizujesz im taką balandę, jakiej jeszcze w życiu nie widzieli. To znaczy co? Jajco, pomyśl przez chwilę. Słucham? Weźmiesz najładniejsze panienki, najlepszy alkohol i tyle koksu, ile potrafisz unieść. Czy to jasne? Kiedy któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć Johnny Walker, rozumiesz? Jeżeli będzie chciał przelecieć murzynkę... Nie mam murzynki w agencji. To pomalujesz jednego z naszych chłopców czarną farbą. Wszystkiego ma być w opór. A jeżeli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa, kurwa jego mać. Przyjeżdżają jacyś kozacy z wybrzeża. I mam im pokazać, jak się bawią kozacy w stolicy. Nie wiem, czy powinniśmy ich zostawiać z Bolcem. Może sobie nie poradzić, jak zaczną naciskać. Jeżeli mój syn chce się liczyć na mieście, to nie może zadawać się tylko z dziwkami. Posiedzi z nimi przez godzinę. Nie jest żubr, żeby go trzymać pod ochroną. Nie możesz się podnieść i otworzyć? Ja przedwczoraj ściszałem telewizor. Mieszka tu jakiś cwaniak? Cwaniak? Nie, ja tu mieszkam. To daj piątaka. To jest jakaś zorganizowana akcja? Taka akcja, żebyś dał piątaka. Dzięki, koleś! Dmuchać w rurę, kiedy kujemy? No trochę nas to rozprasza. Przepraszam. Dziekan, proś. Wiesz, po co cię wezwałem? Nie chcę zgadywać. Mam dla ciebie dwie wiadomości. Poproszę najpierw tę złą. Obie są złe. W związku z tym, że nie zaliczyłeś egzaminu z głównego instrumentu, powziąłem decyzję, że nie będziesz reprezentował naszej uczelni na konkursie we Francji. Przecież to jest moja życiowa szansa. Szlifuję program od pół roku. Naucz się skromności, synku. Ja w twoim wieku dorabiałem, udzielając lekcji. Następny konkurs jest za 4 lata, wtedy już będzie dla mnie za późno. Dosyć, Brenner, nie wszystko kręci się wokół ciebie. Skąd ta niechęć do mnie? Przecież studiował pan z moim ojcem. To nie jest niechęć. Ja cię po prostu nie lubię. Uważam, że nie masz talentu. Twój ojciec też był przereklamowany jako dyrygent. To zrobił karierę, bo był spryciarzem i miał ładną buźkę. Jeden Brenner w historii muzyki nam zupełnie wystarczy. To jest właśnie ta druga wiadomość. Nie masz po co przychodzić na egzamin poprawkowy, bo już go oblałeś. Chyba ma pan rację. Cieszę się, że się zgadzamy. Ja też. Ojciec często wspominał o panu, kiedy opowiadał mi o czasach studenckich. Naprawdę? Tak, mówił, że jak szli na panienki i brali ze sobą zajączka, to nigdy nie mogli nic poderwać. Wynoś się, radzę ci zacząć szukać nowego zajęcia, synku.
Nie mów do mnie, synku. Nie jesteś moim ojcem. Teraz masz się wysikać. Kapujesz? Jak przyjdą goście, masz zniknąć. Nie mogą zobaczyć nas razem. No cześć! Bolec jestem. Andrzej. Węzer się po co? Byłem przed chwilą. Fred. Co słychać, chłopaki, w wielkim świecie? A co, gazet nie czytasz? No nie. Wiem. To co? Zapraszam na górę. Szefa jeszcze nie ma, ale to nic nie szkodzi. Napijemy się trochę wódeczki, potem wpadną dupeczki. Albo odwrotnie. Bardzo agresywny. Muszę go zamykać, bo jak kogoś nie zna, od razu rzuca się do gardła. Lubię ostry psy. Nie ma się co denerwować. Szef zaraz będzie. Szafa gra. Lubicie czarne rytmy? To niezły kawałek. Ścieżkę? Nie. Na razie nie. Może potem. A zresztą. Sorry. Przepraszam, ale jakoś zakręciło mnie w nosie. Nie masz mi tego chyba za złe. Nie zabiję cię. Na razie. O, zobacz, bracie. Spójrz, jak oni się ruszają. Nie sądzisz, że polskim chłopakom też przydałoby się trochę luzu? Przykumaj te kocie ruchy. Moglibyśmy się od czarnych wiele nauczyć. Coco Jumbo i do przodu, to moje hasło. Dobre, nie? Czasami żałuję, że nie urodziłem się czarny. Ej, chłopaki, a może macie ochotę obejrzeć film? Ja oglądam po kilka filmów dziennie. Pościgi, strzelaniny, wojny gangów. To mój chleb codzienny. Mam nowy, zajebisty film. Śmierć w Wenecji. Nieźle brzmi, co? Spokojnie. Zaraz się rozkręci.
Dobrze, dobrze. A czy nie mogę go pozostawić? Ty jak ty się nazywasz, bo zapomniałem? Kolec? Stolec? Bolec. To więc posłuchaj mnie teraz uważnie. Bolek. Byłeś w Stanach? Nie. No właśnie, ja znam kogoś, kto był i opowiedział mi to i owo. Wiesz, skąd przyjechali czarni do Ameryki? Z Afryki. No właśnie. Handlarze niewolników przywieźli ich z Afryki. A myślisz, że to taka prosta sprawa wysiąść na plaży w Afryce, złapać w siatkę zwinnego, silnego murzyna i wywieźć go za ocean? Chyba nie. No jasne, że nie. Udało im się to zrobić, ponieważ wywozili tylko takich, co albo nie potrafili spierdolić przed siatką, albo byli największymi gołąbami z plemienia i wódz sprzedawał ich za paczkę fajek, bo i tak nie miałby z nich pożytku. I ci wszyscy nieudacznicy pojechali do Ameryki. Pożenili się, porobili dzieci. Świat poszedł do przodu, pojawiły się komputery, amfetamina, samoloty, ale co z tego, jeżeli ich serca pompują tę samą krew, są potomkami człowieka, który na własnym podwórku dał się złapać w siatkę, więc nie uważam, że naszym chłopakom brakuje luzu, kapujesz? Grucha, otwórz walizkę. To jest dużo kasy. Twój szef nas olał, nie przyszedł odebrać jej osobiście. On zaraz będzie. Nie przerywaj mi, kiedy zbieram myśli. Przełknąłem tę zniewagę, bo pomyślałem sobie, najważniejsze w tej chwili to ubić interes. Nie ma sprawy. Ubijemy interes. Masz pitbula, który wygląda jak jamnik. Gibasz się jak pierdolony rezus, zachwycasz się panem Kunta Kinte, marnujesz mojemu kumplowi ścieżkę najlepszego proszku, a na koniec puszczasz tam film o facecie w łódce. I ty chcesz, żebyśmy ubili interes? No właśnie. Kim ty w ogóle, kurwa, jesteś, pajacu? Rzeczywiście, może nie wszystko wyszło tak, jak należy, ale to da się naprawić. Zaraz przyjdą dziewczyny i ubijemy ten interes. Po tym, co tu zobaczyłem, nie wiem, czy chciałbym z tobą ubić muchę w kiblu. Coś ci się rozmazało na ręce. Dobry wieczór. Przepraszam, że przeszkadzam, ja w sprawie afrykańskiego czarodzieja. Kto to kurwa jest? Nie znam go. Ale ten pan mnie zna. Nie wydaje mi się. No chodzi o tego czarodzieja. Przyszedłem go odebrać. Przyniosłem pieniądze. Byle frajer może sobie od tak tutaj wyjść? Masz klamkę? Co? A, klamkę. Mam. To zastrzel go. Jak to zastrzel? Normalnie. Tutaj? Teraz? Tak przy wszystkich? Jeżeli to ci pomoże, to pójdę się odlać. To ja wpadnę później. Ty, Bolek, masz jaja? To strzelaj. Ale to jest jakieś nieporozumienie, ja nie wiem, o co chodzi. Zaraz ci pokażę, o co chodzi. Coś ty, kurwa, zrobił? Zrobiliście duży błąd. Chcieliście wydymać Freda, to teraz Fred wydyma was. Do wesela się zagoi! Ja niechcący. Teraz naprawdę mnie wkurwiłeś. Poczekaj, nie rób tego. To był przypadek. Ja... O Boże, co to jest? Gdzie? Tam. Rozkręcili się. Chłopcy. Thank you.
Proszę cię, nie rób mi tego. Wszystko w porządku? Ten chłopak miał broń. I zanim się zorientowaliśmy, zaczął do nas walić jak do kaczek. Przywieźliśmy szmal zgodnie z umową. To, że ktoś go zwinął w waszym klubie, to już nie moja proszka. Spokojnie, nie tak nerwowo. W twoim lokalu stuknięto mi kumpla i podpierdolono szmal. To chyba nie jest ta słynna polska gościnność. Ktoś musi za to beknąć. Znajdziemy tego chłopaka. W tym mieście nikomu nie przybędzie półtorej bańki w portfelu bez mojej wiedzy. Posłuchaj mnie. To ty! Mnie posłuchaj. Co się stało, to się stało. Mógłbym powiedzieć, nie ma pieniędzy, nie ma towaru. Ale ja chcę robić interesy, a nie puszczać brzydkie bąki. Daj mi tydzień na wyprostowanie sprawy. Znajdziemy chłopaka i szmal. A jak nie znajdziecie? To wyślę transport. Musimy ustalić zeznania. Niech mi pani powie. Szczerze. Dlaczego zabiła pani mecenasa Rolskiego? Tadek. To nie ta sprawa. Co? Ten cały show biznes to jedna wielka kicha. O Jezus, Mary. To pan jest z tej strzelaniny w klubie? A co? Mam dla pana dobrą informację. Pana kolega żyje. Jaki kolega? No ten. Z dziurą w głowie. Już go włożyliśmy do kostnicy, kiedy ktoś przytomny stwierdził, że nieboszczyk ma puls. Miał ogromne szczęście. Kula trafiła w tytanową płytkę, którą miał wstawioną w miejsce płata czołowego. A co on jest, kurwa, Robocop? Stosuje się takie wypełnienia, na przykład po wypadkach. Ta płytka zmieniła trajektorię kuli, jednak fala uderzeniowa była tak silna, że mogła spowodować różne zaburzenia funkcji mózgu. A mówił coś o mnie? On jest w śpiączce. A kiedy się obudzi? Może jutro, może za pół roku. Nie wiadomo. Mogę zostać jeszcze na chwilę z przyjacielem? Proszę. To ty z... Kurry! Synu... Spędza pan tyle czasu przy nim. To pewnie ktoś bardzo ważny dla pana. Przyjaciel? Tak. Najlepszy kumpel. Co on taki czerwony na twarzy? Jest użulony na pyłki. Kiedy się obudzi, będzie musiał radykalnie zmienić styl życia. Nie będzie już chodzenia razem na dziewczynki, koniec z alkoholem, nie mówiąc już o mocniejszych używkach. Ma pani na myśli narkotyki? Bo nie chcemy, żeby kolega zamienił się w Jarzyna. Nie, skąd? Powiem ci, że już mam dosyć tego twojego Freda, kurwa, jego w dupę zapierdolona mać. Dzwoni do mnie codziennie o 6 rano i pyta o kasę. Nawet we Wronkach mnie tak wcześnie nie budzili. Silno ręki rozesłał ludzi po całym mieście, ale nikt nie potrafi powiedzieć, dla kogo robił ten chłopak. Dla nikogo. To jakiś przypadkowy frajer. Ten przypadkowy frajer zabił 2 ludzi, a i ciebie o mało nie posłał do piachu. To ja zastrzeliłem Gruchę. Ty? Niechcący. To znaczy, ja go zabiłem, ale on żyje. Leży w szpitalu, w śpiączce. Także zero problemu. Półtorej bańki w plecy dla ciebie to jest zero? Słuchaj. Słuchaj uważnie, co ci teraz powiem. Narobiłeś wielką kupę i sam ją teraz sprzątniesz. Do tej pory, synu, dzięki mnie,
Siedziałeś w swoim klubiku i oglądałeś na wideo filmy o murzynach. Ale ja nie będę żył wiecznie. Nie mogę ciągle naprawiać twoich błędów. I nie będę świecił oczami na mieście. Nadszedł moment, kiedy musisz wziąć sprawy w swoje ręce i opuścić ciepły kurwidołek. Powiem ci teraz, co masz robić. Po pierwsze, Grucha nie może się obudzić. Nad tym już pracuję. Po drugie, walizka nie może się znaleźć. Nie kapuję. Chcę przejąć ich biznes. Żeby to zrobić, muszę dojść do tego, kto poza Fredem do tego należy. Poznać kanał przerzutowy, dotrzeć do odbiorcy. Dlatego trzymaj się blisko Freda. Myl tropy. I dzwoń do niego codziennie o 5:30 rano. Żeby zyskać na czasie, musimy go wodzić za nos. A jeżeli namierzysz tamtego chłopaka, to go sprzątnij. Tata, a kiedy ja kogoś sprzątnę? Ty, synku, już nie będziesz musiał tego robić. Tato, nie mówiłeś, że mam brata? A, silnoręki. Wziął go rok temu dla okupu. Rodzice nie chcieli zapłacić i tak już został. Niespodzianka? Po co przyszłaś? Twoja figurka? Twoja. Chyba, że już jej nie chcesz. Sprawdzasz mnie, a oni czekają na zewnątrz. Oskar, co ci jest? Zatruj się czymś? Nie chcę oni. Mówiłeś, że chciałbyś mnie jeszcze zobaczyć. Chwilowo mam wakacje, więc wpadłam. Dla mnie. Bardzo cię przepraszam, że zrobiłam ci taką przykrość, że przyniosłam ci figurkę i... I co? I nikt cię nie przysłał? Kto miałby mnie przysłać? Tak po prostu wpadłaś w odwiedziny. Słuchaj, ja nie znam nikogo w tym mieście. Wydałeś mi się sympatyczny. Pomyślałam, że możemy... Nie wiem, czego oczekiwałam po przyjściu tutaj. To raczej nie. Może jutro. Przemyśl to. Przepraszam. Co z Gruchą? Obudził się. Ale coś mu się popierdoliło w głowie. Strzelaniny w ogóle nie pamięta. Patrzy się ciągle w siną dal. Nie wiem, co on tam widzi. Chodź, sam zobacz. Przepraszam, panie doktorze. Ma whiskas zamiast mózgu. A ten twój Alfons też nic nie pamięta. Trzeba doprowadzić Gruchy do jakiegoś wyglądu. Będą cię szukać tak długo, aż cię znajdą. Mają na to sposoby, komputery, biura meldunkowe. Wiesz, może to przykre, co powiem, ale nie masz wielkich szans na ucieczkę. Zresztą nie ma sensu uciekać, znajdą cię wszędzie. Życie ludzkie nie ma dla nich znaczenia. To źli ludzie, Kuba, a przy tym zawodowcy. Nie mogą sobie pozwolić na błąd. A ty, Kuba, ty jesteś ich błędem. Nie zawiniłeś, po prostu znalazłeś się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie i będziesz musiał za to zapłacić. Ja też kiedyś byłem błędem w czyimś parszywym życiu. Właśnie potrzebowałem kilku słów otuchy. No, to ja ci pożyczę jakiegoś gnata, tak na wszelki wypadek. Cichy, ja nie jestem gangsterem, jestem skrzypkiem. Nie strzelam do ludzi. Aha, no i trzeba odebrać ten twój samochód. Boję się tam wrócić. Podoba ci się? To jest cecka, nie? Co to jest? Jericho 941 FB, kaliber 9 parat. Wymyślili go Żydzi do przerzucania Arabów na drugą stronę kanału Suezkiego. Ma jakieś wady? Odrzut jest tak silny, że ci może uszkodzić stawy w łokciach. Masz coś innego?
Kuba, co ty wyprawiasz? Po co ci ten pistolet? Myślałam, że jesteś na uczelni. Przyszłam zabrać trochę swoje rzeczy. Jesteś w fatalnym stanie. Wyglądasz jak strzęp człowieka. Gdybym wiedziała, że tak źle zniesiesz nasze rozstanie, to nie wiem, czy bym się w ogóle z tą wiązała. Nie szantażuj mnie swoją rozpaczą. To już skończone. Nie wrócę do ciebie. Chyba nie chcesz się z mojego powodu zastrzelić. Jesteś żałosny, słaby psychicznie. Dlatego właśnie związałam się z Jarkiem. Przy nim czuję się bezpieczna. To strasznie fajnie. Może cię to zdziwi, ale Jarek jest gangsterem. Gruba ryba na mieście. Planujemy się pobrać. Ostatnio poznałem kilku gangsterów. To bardzo ciekawi ludzie. Przestań zmyślać. Ty i gangsterzy. Ktoś ci naopowiadał bajek, a ty w nie uwierzyłeś. Ja jestem dziewczyną prawdziwego gangstera. Żegnaj, Kuba. I nie dzwoń do mnie. Aha, i zostawiam ci klucze. W ogóle nic nie pamiętasz? Nic. Przy amnezji to normalne. O, niebywałe. Spice Girls się rozpadły, uwierzycie? Ruda jadła za dużo czekoladek. Szkoda, bo fajna dupeczka. O kurczę, nowa dieta bananowa. Ale jakbyś się trochę skupił, to może sobie coś przypomnisz. Nie rozumiem, jak można nic nie pamiętać? Ja jak się skupię, to mogę sobie przypomnieć, co robiłem na przykład, nie wiem. Zeszły poniedziałek. Dlatego uważam, że gdybyś miał odrobinę dobrej woli... Jak sobie przypomnę, to dam ci znać. Na razie... Napieprzam mnie baniak. Pojedziemy do klubu, to łykniesz sobie panado. No. Co my tutaj mamy? Ciekawa fryzura. Kto pana tak postrzy? Właściwie to nie wiem. Krąży w ręku złoty pieniądz. Zna pan jeszcze jakieś inne sztuczki? Owszem, jedno. Kiedy mam kogoś zabić, to mówię do niego tak. Jeżeli wypadnie reszka, to wygrywasz i daruję ci życie. A jeżeli wypadnie orzeł, to przegrywasz. A ja wygrywam twoją śmierć. I zawsze wypada orzeł. Uwaga, frajerzy, mam ważny komunikat. Do kogo należy czarna Alfa Romeo, która blokuje wjazd na mojej fury? Do kolegi. I do mnie. Możesz coś dla mnie zrobić, Kogusiu? Przeparkuj wasz samochodzik. Tego akurat nie mogę dla ciebie zrobić. Ale mogę dla ciebie zrobić coś innego. Wie pan, no... Ja mogę przyjąć głoszenie, tylko że to będzie mała szkodliwość społeczna czynu. Jak mogłeś dać się sprać jakimś frajerom? Przecież jesteś człowiekiem z miasta. No, wzięli mnie z zaskoczenia. Ma pan jakiś dowód osobisty? Poproszę. Jak ty teraz wyglądasz? Wygolili ci głowę? Świadkowie twierdzą, że nie tylko głowę. Panie, pyta pana ktoś o coś? Pan Jarosław Psikutas. Panie! Widzi pan tam S na końcu? No, to proszę czytać dokładnie. O Jezu! Faktycznie nie ma S. Czyli Psikutas bez S. Jak to Psikuta? Mówiłeś, że nazywasz się Keller. No mówiłem, różne rzeczy mówię. Czy sądzisz, że kiedykolwiek zmieniłabym nazwisko na Psikuta? Albo żeby moje dziecko tak się nazywało? Jeden panadol, czy dwa? Pięć! Bon voyage. Przyjaciel. Tu masz proszki od bólu głowy. Łykniesz? Chętnie. Lubię, ma taki niepowtarzalny smak. Ten chłopak, pamiętacie, zanim wyszedłem do klopa, wspominał coś o czarodzieju. Kojarzy wam się to z czymś? Z krainą Oz. Zbierzmy jeszcze raz wszystko do kupy. Chłopak mówił, że przyniósł pieniądze. Twierdził, że zna twojego goryla. Że przyszedł odebrać czarodzieja. Wniosek. Może był nienormalny.
Wystarczająco normalny, żeby dmuchnąć walizkę. Nie wiesz, czy jest ten Volkswagen? Nie widziałem go wcześniej. No właśnie. Stoi tu od kilku dni. Przyjrzę mu się. Ty! Bolec! Mam takie idiotyczne uczucie, jakbym ciągle widział tę twarz. Twarz tego gościa, co mi posłał kulkę. To rzeczywiście idiotyczne. Łyknij sobie. Wiesz, przypominam sobie dosyć dokładnie z tamtego wieczoru jedną rzecz. Tak? Tą lalkę, co ona tańczyła na rurce, jak żeśmy tu przyszli z Fredem. Weź na później. Pieprzyłem się po uszy. Gdyby ojciec mógł mnie teraz zobaczyć. Trzeba się wyluzować. No, łatwo ci mówić, bo nie masz takich ciśnień. Wiem, że świat nie spodziewa się po mnie zbyt wiele. Mój stary też wiele dokonał. Jest królem sedesów. Dziś, syneczku, tak jak ja przed laty, spójrz w te studnie przeszłości. Co w niej widzisz? Kupę. Tak, to jest kupa. To jest odpowiedź. Od tysięcy lat wszystkim cywilizacjom, kulturom i religiom, wielkim wojnom i rewolucjom, najwybitniejszym ludziom na świecie zawsze towarzyszy kupa. Teraz rozumiesz, to jest życie. Mnie oszukasz, przyjaciela oszukasz, mamusię oszukasz, ale życia nie oszukasz. Dlatego zrozumiałem, że będę produkował sedesy. A my zostaniemy królami życia, mój synu. Życia nie oszukam. Jestem synem króla sedesów. To wysoko postawiona poprzeczka. Zajebiście wysoko. W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś tucy ani hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. A ty sobie odpowiedziałeś na to pytanie? Jarać blanty. Jest jakiś zawód, który się z tym wiąże? Ambasador. Chyba na Jamajce. Nie taki ambasador. Miałem na myśli takiego, jakim był Tony Halik. Wyobraź sobie, stary, on wypalił stafu z tymi wszystkimi plemionami, które odwiedził. Ktoś musi kontynuować jego dzieło. Będę jeździł po całym świecie, pełniąc rolę ambasadora naszego kraju. Jestem laska. Z Polski. Połowa tego szmalu była moja. Czułem, że ten interes nie wypali. Ja to, kurde, w ogóle nie mam głowy do biznesów. Od dziecka wiedziałam, że Bóg mnie stworzył do miłości. Ja odwrotnie. Musiałem kombinować od małego. Wiesz, tego wieczora, kiedy pojawiłeś się z kumplem w klubie, no nie? Kiedy zobaczyłam cię pierwszy raz, to pomyślałam, że jesteś fajnym facetem. No, ty też od razu mi wpadłaś w oko. Naprawdę? Mam coś dla ciebie. Dla mnie? Zamknij oczy. Ochujałaś? No zamknij. Taki mały prezent. Sweterek na szczęście. Sama zrobiłam. Nie cieszysz się?
Nie podoba ci się? Bardzo mi się podoba. To o co chodzi? Ten sweter to jest pierwsza rzecz, której nie ukradłem. Miśku, nie chcę, żebyś był smutny. Chcesz? Opowiem ci wesołą historię. Jakiś czas temu pojechałyśmy na zlecenie. To było takich trzech chłopaczków, jak się później okazało, zupełnie bez kasy. Słuchasz mnie? Tak. Nie mieli nam czym zapłacić i w końcu nasz Alf wziął taką czachę jakiegoś czarodzieja. Ale opowiem ci po kolei, bo ci trzej to byli nieźli modele. Czarodzieja? Gdzie to było? Co mnie wyciągasz? Namierzyłem tego koleżkę, który do ciebie strzelał. Gdzie ty się uczysz? Byłem u tej dziewczyny z agencji. Też się czegoś dowiedziałem. Bądź z nią ostrożny. Mam do niej zaufanie. Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie. Wtedy dałbym sobie za nią rękę uciąć, wiesz co? Im teraz kurwa nie miał ręki. Nie musisz mi mówić. No właśnie, chyba muszę. Ona zachowuje się tak, jak miała kisiel w majtkach na twój widok. Może jej się podoba. Schoinki się urwałeś, krucha? To dziwka, jej się podobają faceci, których drukują na banknotach NBP. Z takimi trzeba krótko, bez przesadnej czułości. Jak raz zauważy, że ma nad tobą władzę, to przegrałeś, grucha. Babie trzeba założyć homonto. Tak robili do XII wieku polscy chłopi. Zakładali babom homonto i orali nimi pole. Jestem znajomym Piaska. A jakiego Piaska? A pan? A ja mam paszport Polsatu. Ty, swojarko, szukam Kubę Brennera. Niech pan jego kumpli spyta, zaraz kończę występ. Ale tam nie można, tam jest koncert. Ty, kolega, szukam Kubę. Jakiego Kubę? Możesz przestać pitolić, jak do ciebie rozmawiam? Nie udawaj, że tam czegoś szukasz. Zaraz przestanę być grzeczny. Brenner, Jakub Brenner. Chciałem mu przesłać partytury do konsultacji. Brenner jest, Jakub. Już panu daję jego adres? Zapamiętam. Tato, mam ich już po dziurki w nosie. Nie chcę się ciągle za nimi włóczyć. Nie, nie pasuje do nich. Ten Fred mnie nie lubi. Ty nie masz ich lubić, ani oni ciebie. Ty masz, kurwa, kontrolować sytuację. Cześć, cwaniaszku. Wielu ludzi cię szuka. Teraz zapłacisz za piwo?
Dasz barmanowi napiwek i grzecznie stąd wyjdziemy. Rozumiesz? Rozumiem. Płacę. Reszty nie trzeba. Powiem ci tak. Trudno znaleźć dobrą opiekunkę do dziecka, ale jeszcze trudniej znaleźć dobre dziecko. Słuchaj, ja nikomu nic nie powiem. Wiem, po to cię tu przywiozłem. Przeszedłem tam przez pomyłkę. Walizkę też podpierdoliłeś przez pomyłkę? Nie wziąłem żadnej walizki. Opowiesz o tym robakom. W piachu. Wysiadaj. Co teraz? Teraz? Wykopiesz sobie grób. Czym? Rękami? No! Powinienem chyba jakąś łopatę dostać, czy coś. Trochę mała, ale innej nie mam. Chyba mnie nie zabijesz, nie jesteś mordercą. Skąd to możesz wiedzieć? Widziałem to w twoich oczach wtedy, w klubie. Ale będę. Dlaczego? Tata mnie prosił. Wiesz, jakie to ciśnienie, być synem szefa mafii? Mam 30 lat, a cały czas czuję się, jakbym odrabiał pracę domową. Ja nie mogę być mięczakiem. Może miałbym ochotę pójść do parku i karmić łabędzie, bułką. Albo spędzić z dziewczyną romantyczną kolację przy świecach, grając jej ballady na gitarze. Grasz na gitarze? No. Nie zmieniaj, kurwa, tematu! Chodzi o to, że ja nie mogę okazać słabości. Muszę być twardy i bezwzględny. Właśnie wychodzę spod klosza. Nie mogę zawieść ojca. No co, ty nigdy grobu nie kopałeś? Daj to. Ja wiem, o co chodzi. Nie mów, że wiesz, o co chodzi, bo gówno wiesz. Jestem skrzypkiem, synem dyrygenta światowej sławy. Wszyscy oczekiwali, że będę taki jak on. A ja ciągle się bałem, że mu nigdy nie dorównam. Zresztą teraz to i tak już jest bez znaczenia. Pozwoliłem ci zmienić stację? Myślałem, że nie lubisz Foga. To się, kurwa, grubo pomyliłeś. Mietek Fog to był równy gość. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To jest prawdziwa piosenka o niespełnionej miłości. Wiesz, że przed wojną kolesie w knajpie zamawiali te melodie u orkiestry, a potem przy stoliku strzelali sobie w łeb. Chcieli, żeby to była ostatnia piosenka w ich życiu, bo jest prawdziwa. Nie mówi o tym, że widziałem ptaka cień, albo że, kurna, wszystko się może zdarzyć. Wielkie odkrycie. Jasne, kurwa, że wszystko się może zdarzyć. Tak jak teraz. Jesteś muzykiem. I lubisz stare polskie piosenki. Mam fajną składankę. Chodź, puszczę ci. Ja wszystko powiem, tylko niech mi pan nie robi krzywdy. Zamieniam się w słuch. Ale ja nic nie wiem. Nie to chciałem usłyszeć. Ja naprawdę nie wziąłem żadnej walizki. Idź, otwórz. Tylko bez numeru, bo dostaniesz kulkę. Jest tu jakiś cwaniak? Nie, nie ma tu żadnego cwaniaka. To daj go taka. Ja jestem cwaniak i wypierdalaj stąd, ale już. Siwy, to jest jakiś cwaniak. Pan daje kantaka, cwaniak 30. Nie zrozumieliśmy się. Jak tak, to przepraszamy. Ha.
teraz grzeczniej proszę, bo dostaniesz tyczka w nos. Idziemy się. Nie musisz już od razu być piosenkarzem. Możesz zająć się produkcją muzyczną. Robiłbyś muzykę, którą lubisz. Musisz odpowiedzieć sobie na jedno ważne pytanie. Zajebiście. Co lubię w życiu robić, a potem zacznij to robić. Jeszcze muszę znaleźć kogoś, kto będzie za to płacił. Z czego się śmiejesz? Będę czytał gazety, oglądał telewizję i jeżeli w ciągu 4 lat nie będziesz sławnym skrzypkiem, to wrócę i cię zastrzelę. Udało się. Jadę do Francji. Z tym, że niekoniecznie. Tylko nie to. Nie skacz! Idź stąd! Kuba, nie bądź głupi. Zejdź stamtąd natychmiast. Kuba, zejdź, kiedy dziewczyna cię ładnie prosi. Ja jej nie znam! Jak to mnie nie znasz? Z tego szaleństwa to nie wie, co mówi. Kuba, to ja, Weronika, twoja narzeczona. Kuba! Chyba nie chcesz, żeby twojej narzeczonej coś się stało. Boże, kim pan jest? To nie jest moja narzeczona! Rzuciła mi i ma już innego chłopaka! Kuba, jeśli mnie kochasz, to zejdź. Bo pan mnie zabije. Albo schodzisz, albo za chwilę już nigdy nie będzie miała żadnego chłopaka. Liczę do 3. Raz, 2. Dobra! Schodzę. Co ze mną? Znajdź sobie jakiegoś nowego narzeczonego. Dałeś mu uciec? Miałem go na widelcu, jak się zjawił ten świński duet. W głowie mi się nie mieści, jak można być takim imbecylem. Przejrzyj się w lustrze. Zrobili ci z ryja galaretę, patrzeć na ciebie nie mogę, grucha. Co się denerwujesz? Odzyskamy ten szmal. Najpierw chcę się przebrać, potem pojedziemy do lasu. Skasować tego z bagażnika, a potem przyciśniemy Bolca jego tatusia. Mam wrażenie, że chcą nas wydymać. Pod Warszawą, za brzuskami starymi są poniemieckie bunkry, tam możemy go zakopać. Sam wyglądasz jak poniemiecki bunkier. Oskar, odbierz palancie. Halo? Laska? Kuba? Siema! Wpadnij stery, mamy świetne palenie. Słuchaj mnie uważnie, bo mi się bateria kończy. Co? Ej, chłopaki, mój kumpel ma kłopoty. Słyszałem ich rozmowy. Wiozą mnie do lasu pod Warszawą. Niedaleko brzuzek starych, w pobliżu bunkrów. Zawiadą policję. Dobra, stary, możesz na nas liczyć. Po co policja? Sami go z tego wyciągniemy. Czy ty mnie słuchasz? Grucha, co się z tobą dzieje, do kurwy nędzy? Zamyśliłem się. Gdzie mam skręcić? Do lasu. Od 10 minut jeździmy po lesie.
Nerwy ci puszczają. Moje nerwy działają bez zarzutu, ale martwię się o twoją głowę. Wszystko z nią w porządku? Jesteś ciągle zamyślona, na myśliciela mi nie wyglądasz. Może pękło ci jakieś naczynie pod kopułą i przestałeś kojarzyć pewne sprawy. Jak ci robili z ryja galaretę, też byłeś taki zamyślony? Skręć. W prawo. Nie jestem lekarzem, ale wiem, że takie rzeczy się ludziom zdarzają. Mój dziadek po wylewie zamienił się w jarzynę. Nie było z nim żadnego kontaktu, prawie tak jak z tobą. Tylko babcia musiała podstawiać mu kaczkę. Pracujemy razem i martwi mnie twoje rozkojarzenie. Mógłbyś nie palić u mnie w wozie? Lubię zapalić przed egzekucją. Ale nie u mnie w wozie, nie chcę się biernie zaciągać. Będę trzymał fajka za oknem. Wszyscy tak mówią. Słyszę to na okrągło. Dla mnie grucha możesz go trzymać nawet w dupie, ale nie w moim samochodzie. Koniec wycieczki, wyłaź. Każdego dnia zjadam przecier z owoców, kiełki, tofu, czosnek w kapsułkach. Piję rano tran. Wyeliminowałem cholesterol i tłuszcze zwierzęce oprócz tego tranu z rana. Dzięki temu nie boję się o moje płuca, serce i nerki. Dlatego nie pozwalam palić w wozie. Dym szkodzi na cerę i cebulki włosów. Chodzi ci o coś? Jak ty wyglądasz? Co ty na siebie założyłeś? To jest sweter. Ale jak on wygląda? Do śpierdolenia robota czeka. Grucha, nie chcesz o tym mówić, to nie, ale po prostu ciekawi mnie, czym się kierowałeś, zakładając na siebie ten wieśniacki sweter. Weź na wstrzymanie, Fred. Kurwa, nie dałeś mi zapalić, a to był mój ostatni fajek. A ja mam papierosa, chce pan? Dawaj. Sam skręcałem. Dziwnie smakuje. No to zabezpieczny weekend, Wadziu. Zabezpieczny. To co, Wadziu? Jedziemy? Jerzyk, to my mamy pilnować porządku w tym kraju. Nie będziemy jeździć po pijanemu. To jak wrócimy? Spokojnie. O w mordę. Glinę. Schowaj faję. Dzień dobry, panie kierowco. Musi nam pan pomóc. Wypatrzyłeś ten sweter w jakimś nowym katalogu mody? Dostałem go w prezencie. A może do końca nie wiesz, co na siebie założyłeś? Albo czujesz, że się wygłupiłeś? Ale teraz nie chcesz się do tego przyznać. Nie wiem, co do mnie mówisz, człowieku. Jak chcesz mi coś powiedzieć, to mów tak, żebym cię zrozumiał. Chodzi mi o ten sweter, co go masz na sobie. Zajebałeś go z pomocy dla powodzian? Pies ci go wszamał, a potem zwrócił? Chciałbym poznać historię tego swetra. Jak byłem w technikum, to nam takie na warsztatach dawali. Kop, Kuba, kop. Bąbel, nie śpi. Nie śpię. Jedziemy, jedziemy, a to miało być gdzieś pod Warszawą. Te, laska, gliny za nami jadą. Dodaj gazu, stary, ale spokojnie. Dalej za nami jadą. Pewnie wiedzą, że mamy faję. Gaz do dechy. Musimy ich zgubić.
Ty, Fred. Dlaczego przypierdoliłeś się do tego swetra? Spójrz na mnie. Widzisz, jak jestem ubrany? Wiesz, ile kosztowała mnie marynarka? 1500 papierów. I chcesz, żeby ci zrobić zdjęcie? Nie, grucha. Kupiłem sobie ten garniak na takie chwile jak ta. Zapłaciłem 1500 baksów za to, żeby koleś, którego mam rozwalić, zapamiętał sobie dobrze, jak wyglądam. Żeby opowiedział kolegom aniołkom w niebie, że kulkę posłał mu facet z klasą, kapujesz? A ty w swoim sweterku wyglądasz jak kmiot. Nie różnisz się od Rumuna, który pucuje mi lampy, kiedy stoję na światłach. Jak facet opowie w niebie, jak wyglądał ten, co go załatwił, to aniołom ze śmiechu puszczą zwieracze i spadnie na nas gówniany deszcz. Śmieszne historie opowiadasz. Tak. Tobie to i tak wszystko jedno, bo na tym sweterku nikt nie zauważy różnicy, ale pomyśl o mnie. Zabawny. Bardzo zabawny. Od palenia tego gówna masz śmiech jak świnia kaszy. Skończyłeś? To teraz uważaj. Dam ci ostatnią szansę. Widzisz tę monetę? Podrzucę ją teraz do góry. Jeżeli wypadnie reszka, to wygrywasz i daruję ci życie. Jeżeli wypadnie orzeł, to przegrywasz, a ja wygrywam twoją śmierć. Może i ten sweter jest wieśniacki, ale taki właśnie ma być. Bo mnie w przeciwieństwie do ciebie gówno obchodzi, co myśli o mnie facet, którego mam rozwalić. Nie uważam też, żeby to kurwa miało jakiekolwiek znaczenie, czy się kogoś rozwala z klasą, czy bez. A poza tym nie wierzę w aniołków, reinkarnacje, podwodne cywilizacje, ani świętego Mikołaja. Wiem natomiast jedno, że każdy facet, kiedy się do niego strzela z odległości kilku centymetrów, może ci zabryzgać marynarkę za 3000 baksów. Historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał. Już szybciej nie pojedzie. Ale nas, Władziu, urządziłeś. Orzesz ty w mordę. Co jest? Ręce do góry! Policja! Zaprosiłem cię do tej bardzo ekskluzywnej restauracji, bo chcę ci powiedzieć coś ważnego. Wiem, ile dla mnie zrobiłaś i chciałbym, żebyś wiedziała, że to doceniam. Ale w życiu nie wszystko układa się tak, jakbyśmy tego chcieli. Nie wszystkie historie kończą się szczęśliwie. Przy tobie wydoroślałem, ale też zrozumiałem, że nie mogę być zawsze dzieckiem. Kiedyś trzeba wyjść z piaskownicy. Dlatego właśnie muszę odejść. Po prostu dojrzałem i zobaczyłem, gdzie jest granica między zabawą a dorosłością. Poznałem znaczenie słowa, którego
ani Laska, ani Kuba nigdy nie zrozumieją. Tym słowem jest odpowiedzialność. To co powiesz na to, że jestem z tobą w ciąży? W ciąży ze mną? Wydaje się, że coś mówiłeś o dążeniu do reprodukcji. Kontrolujesz sytuację, synku. Brawo. Brawo. Moja krew. Tato... Nic nie musisz mówić. To, co zrobiłeś, mówi samo za siebie. Nie doceniałem cię, ale teraz to się wszystko zmieni. Uczynię cię moją prawą ręką. Koniec z dziwkami. Zajmiesz się tym, co jest naprawdę interesujące. Haracze, narkotyki, wymuszenia. Poznasz smak gangsterki. Tato, ale ja nie chcę. Mam już dość bycia gangsterem. Nie jestem żadnym twardzielem. O czym ty do mnie rozmawiasz? Głowa cię nie boli? Tato, nie pasuje mi takie życie. Chcę zająć się tym, co naprawdę lubię. Chciałeś, żebym wyszedł spod klosza, więc wychodzę. I że co na przykład zamierzasz robić? Produkcja muzyczna. Mam trochę szmalu na rozruch. Postanowiłem otworzyć niezależną wytwórnię. Może ty się jeszcze, kurwa, zajmiesz hodowlą jedwabników? Przecież ty się nie znasz na muzyce. Od 3 lat oglądam codziennie MTV. To na początek wystarczy. Nie wiem, czy osiągnę sukces, czy trafię na listy przebojów, ale decyzję już podjąłem. Spróbuj mnie zrozumieć. Silne ręki. Sprawdź mi tę całą branżę muzyczną i dowiedz się, czy można coś na tym zarobić. Jeżeli tak, to wchodzimy w ten biznes. Musimy już jechać na tę operę. Jedziemy. A jak Bolet coś nagra, to załatw, żeby to było pierwsze miejsce na liście przebojów. Ale to chyba ludzie decydują. To dowiedz się, jacy ludzie, i porozmawiaj z nimi po swojemu. Wie o moich kłopotach z dzikarem Zajączkiem. Chce mnie zniszczyć. Fajne, nie? Bardzo fajne. Kiedyś podrywałem takie w dawnych czasach z twoim ojcem. Pamiętam, że zawsze, kiedy braliśmy ze sobą Zajączka, nic nie mogliśmy poderwać. Pomógłby mi pan? Nie wiem, czy to będzie możliwe. Dzika Zajączek miał coś w rodzaju wypadku. Wiadomość o twoim sukcesie zaskoczyła go podczas pobytu w Chicago u rodziny. Bardzo się zdenerwował i w gniewie kopnął w samochód jakiegoś chłopca z murzyńskiej dzielnicy. I co? I jak to się mówi, zrobili mu z dupy jesień średniowiecza. Dobry wieczór, Kuba. Dobry wieczór. Rudolfie, musimy lecieć. Cześć. No cześć. Do widzenia. Powodzenia. Będziemy trzymać za ciebie kciuki. Powiedziałeś rodzicom? Pracuję nad tym. Na razie wiedzą, że poznałem młodą studentkę geografii. A jak odkryją prawdę? Mam to w dupie. Lili to jest naprawdę świetna dziewczyna. Przynajmniej nie będę zanudzał dziecka opowieściami, jak to tatuś poznał mamusię w liceum albo w pracy. Wiesz, dziecko, twój tatuś odstawił naprawdę niezły numer. I o to chodzi. Trzeba kolekcjonować mocne wrażenia. Hej, panowie, obudźcie się. Chyba jesteśmy na miejscu. No, mam przeczucie, że jesteśmy blisko. Wiecie co? Pójdę sprawdzić, co jest za górką. I co? Są bunkry? Bunkrów nie ma.
ale też jest zajebiście. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek pryzł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.